Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie bączki, bądźcie serdecznie przywitani w kolejnym dniu naszej nowenny, w kolejnym dniu naszego różańcowania. Siedzimy w sercu Pana Jezusa. Boga, to jest, myślę, dobre wyrażenie. Siedzimy w sercu Pana Jezusa. Pomyśl sobie, zawsze kiedy się modlisz, zawsze kiedy chwytasz różaniec, kiedy w jakikolwiek inny sposób się modlisz, czyli zawsze kiedy próbujesz być z Jezusem, to jest tak, jakbyś wchodził do Jego serca. Po prostu zamieszkujesz w Jego sercu i przebywasz w tym sercu i ono Cię wszystkiego próbuje nauczyć i próbuje Cię wszystkim wypełnić. A mamy dzisiaj takie wyzwanie, które mówi o tym, że to serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Kochani, on się nigdy nie znuży okazywaniem nam miłosierdzia. Ja czasem się bardzo dziwię tym ludziom, chociaż to oczywiście jakoś tam rozumiem przez doświadczenia życiowe, ale bardzo się dziwię ludziom, którzy mogą wątpić, czy Jezus ich kocha, czy Jezus im przebaczy, czy Jezus się nad nimi zlituje, czy oni mają jeszcze jakieś szanse. Ja muszę wam się przyznać, w związku z tym, że znam Pana Jezusa, w sensie doświadczyłem Jego miłosierdzia, to mnie to zawsze strasznie dziwi, bo wszystko mógłbym sobie pomyśleć o Panu Jezusie, a to jest nieprawda, ale wszystko mógłbym sobie pomyśleć o Panu Jezusie poza tym, no że właśnie Jemu mogłoby braknąć miłosierdzia. Jeżeli się za kogoś modlisz, myślisz, czy ten ktoś ma szansę, albo się za siebie modlisz, myślisz, czy Pan Bóg da radę i czy w ogóle się ulituje i spojrzy na mnie marny proch. Ludzie! On jest cierpliwy nieskończenie i ma niewiarygodne, nieskończone miłosierdzie i to mu się nigdy nie skończy. Więc bardzo was proszę w modlitwie, nie wątpcie w to nigdy. Takie wątpienie trochę zamyka Panu Bogu jakby możliwość działania. Trochę mu nie pozwala robić tego, co Pan Bóg chce zrobić. Więc nie wątpcie w to, że Jego cierpliwość i miłosierdzie są niepojęte, nieskończone na zawsze i na amen i mu się nigdy nie znudzi. Tak się trzeba po prostu modlić, z taką wiarą w sercu. Więc tak się módlmy. Modlimy się, a nie lenimy się. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię was jak nie wiem co i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, pa!